kochane promyki. Jestem wam serdecznie wdzięczna, że subskrybujecie mój kanał i że razem tworzymy wspólnie tą społeczność. Jak wiecie, ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Wyjaśnienie, dlaczego tak mówię, macie w filmiku intro kanału, także tam was odsyłam, żeby to zrozumieć. Ale chciałabym się odnieść do tego, dlaczego was nazywam swoimi promykami. To mam w głowie coś w stylu słońca i że jakby ja jestem tą tarczą słońca okrągłą, a wy promykami, czyli tymi jakby strzałeczkami od słońca, i że razem z wami tworzę ten kanał, więc jakby ja jestem podstawą, bo nagrywam filmki, ale to wy jesteście moim przedłużeniem, dajecie mi też tą energię, jakby wiecie, to jest wszystko takie łączące się. Więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję, że tu jesteście i że jest aż was już ponad 1000. Naprawdę czekałam na ten moment wiele, wiele lat. To było moje ogromne marzenie, żeby mieć ten pierwszy 1000, bo wierzę, że od tego pierwszego 1000 kanał rozwinie się dalej i mam nadzieję, że będziecie dalej mnie oglądać. Także ja kanał prowadzę naprawdę już długo. Zaczynałam będąc w sumie dzieckiem, miałam jakieś 11-12 lat, w tym roku kończę 21, więc już naprawdę szmat czasu upłynął i dopiero po tak długim czasie się doczekałam tego 1000 subskrypcji. Ale jak wiecie lub też nie, nie nagrywałam jakoś zbytnio kontrowersyjnych treści, nie nagrywałam filmików poruszających tematy, które są dosyć na topie. Nagrywałam po prostu to, co czułam, to, co lubiałam i myślę, że tak zostanie, chociaż zobaczymy. I z tej okazji, że jest was już 1000 na tym kanale i bardzo to doceniam, robię dla was małe rozdanie. Więc najpierw wam opowiem o warunkach rozdania. Po pierwsze, trzeba subskrybować mój kanał i polubić ten filmik. I teraz najważniejsze. Macie do napisania jeden komentarz. Pisząc komentarz, musicie wyróżnić rozdanie drukowanymi literami, żebym wiedziała, że ten komentarz jest po prostu do tego rozdania. Pierwsze pytanie brzmi: od kiedy mnie subskrybujesz? Jeśli pamiętasz, podaj rok lub od jakiego filmiku. I dlaczego postanowiłeś zasubskrybować mój kanał? Drugie pytanie brzmi: co lubisz najbardziej oglądać na moim kanale? Oraz trzecie pytanie, już ostatnie: co chciałbyś oglądać na moim kanale? I tutaj naprawdę możecie poszaleć z wyobraźnią i kreatywnością. Możecie pisać wszelkie pomysły na takie zwykłe, codzienne, powiedzmy, filmiki typu makijaż, moda, uroda i tym podobne, ale również też jakieś szalone challenge, jakieś, gdzie muszę przełamać swoje lęki, jakieś swoją odwagę pokazywać. Więc tutaj naprawdę w tym pytaniu możecie się rozpisać śmiało. I w swoim komentarzu, jak już skończycie odpowiadać na pytania, napiszcie swój e-mail lub nazwę swojego Instagrama, żebym miała się jak skontaktować w razie wygranej. Rozdanie trwa tylko pod tym filmikiem i czas na publikację komentarza macie do 20 maja 2024 roku do godziny 23:59. I tak jak mówiłam, każda osoba może napisać maksymalnie jeden komentarz i w tym komentarzu musi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ale teraz najważniejsze, co jest do wygrania? Do wygrania jest ręcznie narysowany przeze mnie portret ołówkami na kartce A3 oraz kilka innych drobiazgów. Wybiorę dwie osoby do końca maja i każda z tych osób zostanie poinformowana na podanego wcześniej e-maila lub Instagrama, więc pamiętajcie, żeby sprawdzać. Wybrana osoba zostanie poproszona o wysłanie zdjęcia w dobrej jakości oraz podanie niezbędnych informacji do wysłania paczki. I tutaj też nadmienię, że na zdjęciu może pojawić się maksymalnie jedna osoba, ale jeśli nie chcecie swojego portretu, możecie równie dobrze wysłać na przykład swojego zwierzaka lub bliską wam osobę i później taki portret wyręczyć po prostu w prezencie. Choć nie ukrywam, że wolałabym, żeby to była osoba, która będzie komentować, bo jednak jest to osoba, która mnie ogląda. Więc tak jak mówiłam, wybieram osoby, nie jest to losowanie, liczy się tutaj wasza kreatywność, poniekąd może też czas subskrybowania, ale w sumie nie jest to najważniejsze. Jeśli zasubskrybujecie mnie po tym filmiku, to równie będzie mi miło. Ważne jest po prostu, co napiszecie dalej w treści tego komentarza. Jak wiadomo, rysowanie zajmuje trochę czasu, a będzie to też czas, gdy będę zbliżać się do sesji na studiach. Ale mimo wszystko postaram się jak najszybciej to zrealizować. Myślę, że na przełomie końca czerwca, początku lipca paczki zostaną wysłane. I jeszcze jedna informacja, bardzo proszę, żeby w rozdaniu nie brały osoby, które znam, żadni znajomi, moja rodzina, tylko moi widzowie. Wiadomo, że moimi widzami też są osoby z mojej rodziny czy znajomi, ale właśnie proszę, żebyście nie brali, ale chciałabym zachować sprawiedliwość, więc właśnie proszę, nie bierzcie udziału. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie, pa pa i powodzenia!